Nagrywamy dodatkowy wywiad z panią Krystyną Budnicką, ocalałą z getta warszawskiego. Będziemy nagrywać obrazy związane z historią getta przede wszystkim. Pani Krystyno, pierwszy obraz dotyczący bunkru, w którym się pani znalazła, wybudowanym przez pani braci. Jakby mogła pani opisać, jak ten bunkier w środku wyglądał, jak był zorganizowany, jak wyglądało w nim życie, też kto w nim był, przynajmniej do czasu powstania w getcie. Więc bunkier został właściwie chyba wykończony już na początku stycznia 1943 roku. Jak był zorganizowany, to dla mnie to, jak zeszłam, już był gotowy do przyjęcia, powiem tak, lokatorów. Były brycze, w których miejsce, gdzie można było spać. Był jakiś kącik, gdzie szykowano jedzenie. Była miejsce na toaletę. Znaczy tak za takim zagrodzeniem, zasłonką taką. Była tam miednica, wiadro i było miejsce na nieczystości. I one były, ponieważ ten cały bunkier miał największe, jego walorem było połączenie z kanałem ściekowym. Tam się po prostu wylewało do kanału wszystkie te, prawda, opróżniało się te wiadra, i które były z odchodami. Dużym walorem tego bunkra to było to, że była woda pitna i był prąd. Kto tam, to był bunkier, był, można powiedzieć, że taki rodzaj ziemianki, ponieważ dookoła strop i ściany boczne były osypane ziemią, która była wybrana z podstawy, powiedzmy z podłoża. I także ten bunkier był jak gdyby poniżej poziomu piwnicy. A obok była piwnica, która była jak gdyby miejscem zgromadzenia jakichś takich, byle jakich, ale zapasów, które miały nam służyć na wypadek, prawda, jakiegoś zagrożenia i na wypadek, no, i mieć taki żelazny prowiant na utrzymanie. I nie umiem powiedzieć, ile osób zeszło do tego bunkra oprócz mojej rodziny. Pamiętam, że było małżeństwo, które ta pani miała nogę w gipsie, była jakaś chora, starsze już małżeństwo, była matka z dwiema córkami, młode dziewczyny, ale takie 18-latki, może więcej nawet. Pamiętam, że był lekarz. Było, ile osób było poza rodziną, nie potrafię powiedzieć, nie wiem, kto to był. No, cały ten bunkier, najważniejszym jego walorem to było połączenie z kanałem, który był miejscem ewentualnej ucieczki i w ogóle jakiejś takiej komunikacji ze stroną aryjską. No, ja miałam wtedy tylko lat 10-11 lat. Ja nie bardzo byłam wtajemniczona w jakieś, prawda, tajemnice, jakieś, kto to był, dlaczego tam właśnie przyszli i skąd się wywodzili, jaka to była grupa, nie wiem, ale było nas sporo do chwili wybuchu właśnie powstania. I, no, wtedy było moich dorosłych czterech braci, bo dwóch już nie żyło, dwóch już było, zginęli w Treblince razem z rodzinami, a trzech braci brało udział, było w żydowskiej organizacji bojowej. A najmłodszy mój brat, Jehuda, no miał wtedy, był ode mnie półtora roku starszy, czyli miał jakieś 12-13 lat. Ale on już nie był zrzeszony, prawda, w organizacji. Była to, no, do chwili powstania, to tam jeszcze ja nie wychodziłam. Ale wiem, że był kontakt z gettem, wychodziło się na zewnątrz, tam był jakiś kontakt z ludźmi. Wychodziło się, wchodziło się, nie było to zamknięte miejsce, ale tam żeśmy mieszkali. Tam opuściliśmy nasze mieszkanie, które mieściło się, to już było drugie mieszkanie, już nie Plac Muranowski, ale to była Miła. I tam już to mieszkanie się opuściło, bo było już bardzo niebezpieczne i mieszkaliśmy już wtedy w tym bunkrze. Z tym, że wiem, że
Był ruch był taki, prawda, że było, wchodziło się, wychodziło się, ja oczywiście nie. Moi rodzice chyba też nie, ale młodzi. Młodzi ludzie kontaktowali się ze sobą. No nie bardzo się orientowałam, nie bardzo się orientuję do tej pory, bo nie miałam z kim skonfrontować tej mojej wiedzy. I tam to życie się toczyło. Wiem, że mieliśmy radio. To było bardzo ważne. I no, co tam było, tam się oczekiwało jakieś wiadomości z frontu wschodniego. Pamiętam, był bum, 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 tu mówi Londyn. Takie były takie, albo no, takie, tu rozgłośnia Polska świt. Nie wiem, ale to pamiętam, bo się zasłuchiwało ciągle jakieś wiadomości. No, przywódcą tej całej naszej grupy był mój brat Rafał, który był jakoś bardzo, on był chyba pomysłodawcą, jednocześnie razem z moim braciem był wykonawcą tego. To było na bazie po prostu, na bazie piwnicy to wszystko, tylko że było tak urządzone to wszystko, że było wyizolowane. Co się później okazało, że ten bunker, można powiedzieć, przetrwał. I powstanie przetrwał i nie zawaliło się, chociaż tam, ale to już chyba będę później o tym mówiła, ale jak, bo pani pyta, jak to wyglądało. Więc był taki reżim wojskowy, powiedziałabym, i nazywało się, że mój brat Rafał był jak gdyby kapitanem tego okrętu, tak żart. Jeszcze jakoś tak nawet było widocznie poczucie humoru, że się go nazywało panem kapitanem. No bo on tam zarządzał. To taka musiała być dyscyplina, bo to było jednak ileś tam ludzi w bardzo małym pomieszczeniu. Trzeba było to wszystko zorganizować i on miał ten autorytet w grupie. No tam jakoś był podział tych posiłków, jakoś były godziny wydzielone i na razie właśnie tak mi się wydaje, nie umiałabym powiedzieć, że moja rodzina dawała pomysł i robociznę, ale ci, co tam się schronili, prawdopodobnie, ja tak to jest mój pomysł i moje wyobrażenie, dawali środki na nawet na zabezpieczenie, na zrobienie zapasów. Bo tak pamiętam, że się mówiło, o w tym bunkrze to my przetrwamy do końca wojny. Czy jest tak zbudowany, mamy tu wszystko, jest wszystko co trzeba, mamy i miały być rzeczywiście, nie powiem na ile to było realne, ale chyba jakieś fundusze na zorganizowanie tego, bo myśmy nie mieliśmy pieniędzy, żeby robić, a poza tym robienie zapasów w tym czasie było bardzo trudno zdobyć, no ale za pieniądze podobno można było mieć coś tam. Co tam było, jakie to były zapasy, to trudno mi powiedzieć. Na pewno były jakieś worki z kaszą, były jakieś ziemniaki, było coś tam. I pamiętam, że były nawet jakieś leki, były, to znaczy jakieś cebion, też witamina C, żeby coś, prawda, utrzymać. Były jakieś tam zapasy, były. No ale to tylko do czasu, kiedy były jeszcze. Atmosfera była dobra. Atmosfera była taka pełna wiary. Że jesteśmy tak bezpieczni. I no cóż, ja już w bunkrze to... Mi się wydaje z tego, co wiem, że to było może nawet bardzo blisko tego miejsca, gdzie jesteśmy w tej chwili, bo to było gdzieś na skrzyżowaniu ówczesnej Zamenhofa i Miłej. Więc to mogło być coś takiego właśnie, gdzie jesteśmy, prawda? Potem ta topografia. Ale czy to tak było, to mi trudno powiedzieć. Co jeszcze? Atmosfera. No, na razie do powstania to było nawet tak jakoś, no było prąd, było światła dziennego oczywiście nie było. Ja nie wychodziłam, ja nie pamiętam, że wychodziła. No i to z takich może ciekawszych spraw. To tam, do tego bunkra, zjawiła się moja nowa bratowa. A stało się to, nie wiem czy to w tym momencie, nowa bratowa, której nie miała. Mój najstarszy brat, Izak, ten, który był właścicielem czytelni Parnas na Nowolipiu,
On był kawalerem, taki już można powiedzieć stary kawaler, już miał prawie 30 lat. Któregoś dnia przyprowadził do tego bunkra dziewczynę. No i do mamy, bo mama była autorytetem też dużym, powiedział, że no, spotka swoją bliską koleżankę, która straciła całą rodzinę. Płacze, nie ma się gdzie podziać, jest zagubiona, nie ma, nikogo nie ma i on postanowi ją zabrać do nas. No moja mama, pobożna Żydówka, mówi, no dobrze, ale tak, tak to nie będzie, musicie wziąć ślub. I pamiętam, że właśnie w warunkach tego bunkru, chyba na nie wiem, czy to jest, jak to wygląda od strony prawnej, na ręce czy na mojego taty, złożyli przysięgę małżeńską i w ten sposób urodziła się moja bratowa, która później okazała się, prawda, do końca była ze mną, przeżyła ze mną powstanie warszawskie. No i ten, więc tak mi to, tak przybyła nam jeszcze jeden członek rodziny. Z takich ważniejszych, co się wydarzyło, wesela nie było na pewno. I nie pamiętam, czy był baldachim, może z jakiegoś prześcieradła, to, ale pamiętam właśnie to, że była już od tamtej pory, to już nie była koleżanka, to była żona mojego brata. Co jeszcze mogłabym z tego powiedzieć, z tego, to jest wszystko czas, kiedy jeszcze tam no, były, to słyszało się, że ten zginął, tamten, takie były, ale to było takie, a jeszcze ważna sprawa, w tym czasie, i muszę powiedzieć o tym moim bracie Jehudzie, który miał te 12, ja miałam 11, on może miał 12, może 13 lat. Był niedużo ode mnie starszy, ale on był mężczyzną. On chodził z moimi braćmi, on znał doskonale topografię kanałów. On wiedział, gdzie są wyjścia, gdzie, jakie tam są, którędy chodzi. On świetnie chodził z braćmi i on był cały czas, on był czynny, on był aktywny. Czego nie mogę powiedzieć o mnie. Ja nie byłam aktywna. To cały moje ten pobyt tam w tym bunkrze to był taki, właśnie tak, byłam jedynym dzieckiem. I nie miałam żadnych, ani już książek nie miałam, bo te wszystkie, cały księgozbiór nie został przeniesiony, prawda, do tego bunkra. On został na Muranowskiej, na Placu Muranowskiej, został tam w suterynie. I także taka byłam. No, nawet nie umiem określić swojego stanu. Jedynym takim moim, to było takie oparcie o mamę, tak się do mamy jakoś tak. Mama mnie tam przytulała, próbowała ze mną, ale nie było atmosfery takiej, było takie, była groza, było jakieś takie, nadzieja, jednocześnie nadzieja, że jesteśmy tak zabezpieczeni, że przetrwamy, ale to nadzieja. A z drugiej strony taka beznadzieja, że coś na coś czekamy, no nie wiem. Pamiętam, że zachorowałam, chyba miałam jakąś temperaturę, leżałam na tej pryczy, bo to takie prycze były. I na tej pryczy i mama mi jakimś, nie wiem, jakiś ziemniak zdobyła i tym ziemniakiem ugotowanym mnie karmiła. I to był jakiś taki rarytas, takie coś wspaniałego. I głaskała mnie po głowie, bo ja już tam miałam widocznie temperaturę, ale no, wyszłam z tego. Dziwna sprawa, nie pamiętam żadnego prania, nie pamiętam żadnego, mycie było na pewno, ale jakiegoś takiego, żeby przez tyle czasu, no musiały być jakieś, no ale tego nie pamiętam, jak to się odbywało. Jakieś mycie głowy, prawda, czesanie jakieś. Nie pamiętam robactwa, żeby to było jakieś, no bo przecież ani chyba świeżby, ani nic takiego nie było. Bo bym pamiętała ten ból jakiś, czy powiedzmy to swędzenie, tego nie pamiętam, żeby były wszy. Nie, tego zupełnie nie. Ale jak to się stało, że nie było, tego też nie wiem. To są takie, no coś tam musiało być. Musiała być jednak zachowana jakaś taka dyscyplina, czy higieny, czy tak. No to i to było, to się działo do chwili powstania. Czyli jak ja tak obliczam, że wrzeszliśmy w styczniu, to do kwietnia byliśmy w tym bunkrze, to już był nasz taki dom. Z tym, że chłopcy, czyli moi bracia, wychodzili.
A to widocznie, co oni tam robili, jak na tych zgrupowaniach, to nie wiem. Tam było tak, tak bardzo, no, trzeba, racje żywnościowe były wydzielane, bo to trzeba było, żeby to starczyło na długo, ale też się tym nie troszczyłam, nie wiem. No zawsze już wszyscy byliśmy na pewno głodni, bo cały czas byliśmy głodni, ale były jakieś takie racje żywnościowe, które były no, możliwe, prawda, na przetrwanie przynajmniej na jakiś czas. No to proszę tyle. Powiedzieć jeszcze, a jak właśnie Pani upływał czas w tym ukryciu? I ten czas, mówimy o czasie do wybuchu powstania. Właśnie nie umiem tego określić, bo tak, nie uczyłam się, nie czytałam, bo już nie miałam nic. Nie wiem, ja to określam jakimś wyizolowaniem się od życia. Nie umiem tego od strony psychicznej określić, co to było takie wyjście w świat jakiś nierealny, jakieś marzenia, jakieś. I przeważnie leżałam. Pamiętam leżenie na tych pryczach, bo nie było gdzie się poruszać. To było małe pomieszczenie, prycze były piętrowe. To znaczy, ja się nie zastanawiam, czy ja to wszystko dobrze pamiętam. Może pamiętam tylko mój kącik i to moje. Bo jeżeli mówię, że tam było kilka osób, a może tam były dwa pomieszczenia. Tego, ale ja pamiętam to moje, prawda? Bo później to, a może pamiętam tylko już po powstaniu, kiedy dookoła się paliło i tam to może dodatkowe, bo jeżeli tak mówię, prawda, że tam było jednak kilka osób dodatkowo poza rodziną, to gdzie myśmy się mieścili, to była mała piwniczka, to był takie no, bardzo małe miejsce. Siebie pamiętam leżącą na tej pryczy i właściwie wegetującą, to znaczy od czasu do czasu coś tam się dostało do jedzenia. Muszę powiedzieć, że ja byłam kompletnie nieaktywna w porównaniu z moim o rok, o półtora roku starszym bratem, który był bardzo aktywny. On chodził, wychodził, on wszystko wiedział, gdzie coś mieści, gdzie, bo tam jeszcze wychodzili do sąsiednich piwnic, po to, żeby jakieś tam naprawy, coś tam zdobyć. Nieraz w piwnicach chodzili jeszcze po getcie, po piwnicach w getcie, że można było coś znaleźć jeszcze w tych już po wysiedleniu, w piwnicach jakieś resztki jedzenia może. Ale to jest poza moim udziałem i ja o tym nie mogę powiedzieć, bo ja się tym, ja tam byłam, dziecko. Ja właśnie, mną się trzeba było opiekować, i tak i to robiła właściwie moja mama, żeby mnie izolować od wszystkich jakichś takich trudnych spraw i ochraniała mnie. Także do mnie pewne rzeczy nawet może nie dochodziły. Pani Krystyno, a jak, w jakim stanie psychicznym był Pani ojciec w tym bunkrze? Mój tata już się właściwie nie był aktywny zupełnie. Mój tata w ogóle przestał być przywódcą, przestał być głową rodziny. I to się stało jeszcze wcześniej, zanim zeszliśmy do kanału, do bunkra. To się stało właściwie jeszcze w 1942, to jeszcze było na Placu Muranowskim mieszkaliśmy, kiedy tata mój przeżył taki szok, ponieważ mój ojciec był takim jakimś, nie wiem, ja tego nie umiem określić, ale w tej burznicy jakiejś, bo to której należał, tej grupie, był jakimś bardzo szanowanym człowiekiem, bo jakoś tak bardzo, wiem, że tam ten dom mój był otwarty, przychodzili ludzie radzić się jego i był takim, no, aktywnym, bardzo aktywnym w społeczności. I kiedyś miał, szedł ulicą, chyba gdzieś przez Plac Muranowski i jakiś młody żołdak niemiecki podszedł do taty i obciął mu połowę brody, bo miał piękną białą brodę, długą i połowę, żeby, no nie całą, tylko połowę. I zrobił taniec koło taty. Tam coś z tego zaczęli tańczyć, ja nie wiem, mój tata poczuł się strasznie upokorzony,
Jakoś go wtedy, to był taki moment, kiedy stracił swoją godność, jak gdyby, że nie umiał zareagować, że nie umiał postawić. I wtedy wrócił i, jak to się mówi, klapnął, po prostu psychicznie. Wiem, że później nawet zachorował bardzo i leżał, ale to wszystko jest wcześniej, to jest jeszcze przed zejściem do budynku, to jeszcze było na placu, nawet nie na Mokotos, na Miłej, tylko na placu Muranowskim. Wiem, że bardzo zachorował, nie wiem na co, czy to było zapalenie płuc, czy coś. W każdym razie była zagrożenie życia. I on się z tego nie pozbierał. Nie pozbierał się, dla niego to było takie, no, został upokorzony, został ośmieszony. I to było w jego godności. Ja to tak odbieram. Nigdy nie rozmawiałam z nim o tym. Nie rozmawialiśmy. Nie wiem, może dorośli rozmawiali. Ja nie. Tylko zobaczyłam, że tata przestał być no, tym, który dowodzi, tym, który rządzi, który podejmuje decyzje. No i na szczęście znalazł się właśnie ten mój brat Rafał, który przejął przywództwo rodziny. I robił to w sposób, powiedziałam, doskonały. Był bardzo prężny i bardzo, bardzo taki operatywny, powiedziałabym. Pamiętam wtedy właśnie w czasie choroby mojego taty, moja mama miała jakiś pierścionek i za dwie bułeczki, bo on coś to, ja nie wiem na co on był chory, że coś gastryczne były chyba jakieś sprawy, kupiła dwie bułeczki jakieś, żeby tata mógł zjeść i sprzedała ten pierścionek gdzieś na bazarze czy gdzieś na rynku. Ale to było to wcześniej jeszcze, to wtedy, kiedy jeszcze można było coś tam kupić i sprzedać. No, jedyny pierścionek. Bo obrączki to miała do końca, bo obrączkę to dopiero podała podobno właśnie już jak pod włazem. Ale kto ją wziął, to nie wiem. A czy pani tata modlił się w tym bunkrze? Tego to nie wiem. Tego nie pamiętam. Pamiętam jedno Jom Kippur, to, ale raczej pamiętam mamę z tego. Że gdzieś tam była, ale to jeszcze było, to znowu też, to wszystko było na placu Muranowskim. To był do 43, do koniec 42. To pamiętam, że właśnie myśmy chyba nie brali udziału, ale mama gdzieś była na jakimś tam, na jakichś modlitwach i chyba nie wiem, czy pościła, czy, ale w każdym razie była, modliła się i mówiła, że jest Jom Kippur. Ale jak to, no ja byłam dzieckiem, to on jakoś dotyczyło, a co tam więcej. Czy się, o ile pamiętam modlącego się tatę, prawda, codziennie rano, wtedy kiedy jeszcze no, jakoś żyliśmy normalnie w domu, no to później nie kojarzę, żeby zakładał, prawda, swoje te szaty modlitewne czy coś tego. Tego chyba już nie było. A na ile się modlił, na ile była jego... Tego nie umiem powiedzieć, bo nie obserwowałam tego. W każdym razie pamiętam, no może taką śmieszną, może, ale też to musiało być z początku wojny, kiedy gdzieś tam znaleźli koń padł gdzieś tam. I ludzie łapali koninę. No i pamiętam słowa mojej mamy, że konina to jest trefne. Koniny się nie je, bo konina, nawet mimo, że był taki głód, dla mamy było to jeszcze ważne. Więc to takie, to są przebłyski tylko moich takich uwag i mojej pamięci. Jeśli chodzi o sprawy, wiem, że odniesienie do Pana Boga to było takie, prawda, o Boże, czy coś takiego, i no jak Pan Bóg da, czy coś, były takie, prawda, więc były naprawdę, bo byli głęboko religijni. A na ile to było, prawda, no to bo wszyscy już bardzo zgłębieni, to już takie ostatnie, już i słabość fizyczna, i słabość psychiczna. Tego nie umiem tego ocenić. Jak pani, no właśnie z tych przybłysków, gdyby pani się postarała wydobyć to, jak pani pamięta, jak się pani w tym bunkrze czuła, co wtedy robiliście, jak było gorąco tam, bo było bardzo gorąco, że pani już rozmawiała, było gorąco jak w piecu. Jak się zachowywaliście, jak pani odbierała to powstanie z punktu widzenia no, takiej dziewczynki schowanej gdzieś pod ziemią, tak, w ukryciu? Powstanie było przygotowywane, to się czuło już,
chociaż nigdy nie wiedziałam kiedy, co, jak, ale któregoś dnia nie kojarzyłam nawet, że to było związane ze świętem, bo to już nie docierało do mnie, ale któregoś dnia, prawda, moi bracia i ci mężczyźni, którzy byli poza rodziną, to poszli na zgrupowanie. I pamiętam, jeśli chodzi o powstanie samo w getcie, to pamiętam płomień, nie płomień, tylko upał, bo zaczęło się od razu, paliło się dookoła. Całe getto płonęło i okazało się, że ten nasz bunkier był dość mocny. On się nie zawalił, ale chociaż dookoła piwnice były zburzone, spalone. Niestety sąsiednia nasza piwnica, gdzie były te zapasy, spaliła się i zrunęła po prostu, a nasz bunkier trwał. On był bardzo, okazał się bezpieczny, ale nie można było tam absolutnie wytrzymać, bo ta wszystka ta ziemia, którą był otoczony, bo ja mówiłam, że to była rodzaj ziemianki, to ta ziemianka stała się jak gdyby piecem chlebowym. To było tak strasznie gorąco, że tam nie można było w ogóle, można się tam było upiec. I myśmy uciekali, mieliśmy drogę ucieczki do kanału. I myśmy większość czasu spędzali w tym kanale, ale do czasu tam długo, bo Niemcy się zaraz zorientowali, że kanał jest drogą ucieczki. Myślę, że wiedzieli od początku, bo to jednak to była taka droga ucieczki wielu ludzi na stronę aryjską. No i myśmy tam w kanale, kanał taki majajowaty kształt, była położona, deski położone, tam można było usiąść, w kanale było chłodno. Mimo, że się dookoła paliło, to jednak było pod ziemią, tam nie dochodziły płomienie i tam było chłodno. No ale, no i dzisiaj mówię o tych nieczystościach, które przepływały, o szczurach, od czasu do czasu nawet zwłoki ludzkie. To Niemcy zorientowani, że to jest droga ucieczki, zaczęli rzucać bomby gazowe. Więc myśmy uciekali z powrotem z tego zagazowanego kanału do tego gorącego bunkra. I tak było, tam już nie można było wytrzymać. Wchodziło się z powrotem jakąś szmatą przy ustach. I na chwilę, żeby ochłonąć w tym kanale, to było takie ciągle przechodzenie. I wtedy pamiętam, że opuściło nas wiele ludzi, którzy tam mieszkali, spoza naszej rodziny zostało niewiele osób. Pamiętam te słowa tego lekarza, który, ja nie pamiętam, czy on był sam, czy był z rodziną, ale pan te słowa powiedział: ja już muszę wyjść, ja już, wszystko jedno, ja już nie będę żył, bo mój zegarek, który pierwszy raz w życiu stanął. I to takie, pamiętam takie powiedzenie, ponieważ ten zegarek się zatrzymał sam, to znaczy, że moje życie się kończy i wiem, że jak on to zrobił, że on wyszedł. I tak powoli właściwie to zostało nas już niewiele, spoza rodziny została właśnie jeszcze kobieta z dwiema córkami, później to małżeństwo, która była kobieta w gipsie. I myśmy tak, to było, myśmy trwali właściwie, to było straszne. No moja mama mówiła, to jest jeszcze gorzej jak te plagi egipskie, bo ona zawsze miała odniesienie do Biblii, prawda, jak już nie pamiętam, jakie tam były plagi. Tam było też ogień, woda i tak dalej, to wszystko to, że nawiązywała to. I to było już bardzo, bardzo takie trudne i to trwało tak długo, dopóki mury trochę nie ostygły. To wtedy już przestali później, bo już ludzie przestali wychodzić przez ten kanałami. Widocznie już nie było tego ruchu takiego, więc już nie było tego gazu. Myśmy powoli, powoli ostygły te mury. I mogliśmy wrócić do tego naszego pomieszczenia. I wtedy pamiętam, jakieś jednak były zahamowania, jeśli chodzi z dopływem prądu, że coś chodzili, no bracia moi jednak byli jakoś, nie wiem, wyspecjalizowani, znali się na tych sprawach, bo pamiętam słowo mufa, to jest przy jakimś takim elektrycznych urządzeniach,
że odzyskaliśmy prąd. Także był już prąd, był. To było bardzo ważne i ta woda pitna. Gdzieś tam, prawda, do tych, że to nie zostało uszkodzone. Znaczy, jeśli chodzi o elektryczność, to została uszkodzona, ale oni to jakoś podłączyli. Jakimi drogami, to nie wiem. I ta woda była. No i teraz był problem, no to już był, prawda, maj. Bracia moi wrócili do nas z powstania. Gdzie tam walczyli, jak tam było, żyli, przeżyli. To było trzech moich braci. I oni wrócili do nas, no bo zdawali sobie sprawę, że bez nich w ogóle nie mamy szans. Bo część przecież, jak wiemy, uciekła też kanałami. Część się wysadziła, popełniła samobójstwo tych bojowców na Miłej 18. A część uciekła kanałami na stronę aryjską, do lasu czy gdzieś. A moi bracia wrócili do nas. Także tych trzech moich braci, którzy walczyli. Zmierzała Pani do tego, jak Państwo finalnie zaplanowali ucieczkę, jak ona wyglądała? No jeszcze nie, no bo jeszcze zanim się nawiązało, to jeszcze był dopiero maj, a myśmy wyszli we wrześniu. Więc to jest kilka miesięcy maj, czerwiec, lipiec, sierpień, 17 września. Mówi Pani, ostygły mury, bracia wrócili do tego bunkra, spotkaliście się jako rodzina jeszcze raz. I co dalej? Jakie zostały? Co się wtedy z Panią działo jeszcze przez następne? No jest jeszcze całe lato do momentu jeszcze potem wyjścia z tego bunkra. Kiedy mury już ostygły i można było wrócić do tego bunkra, bo tak myśmy jednak cały czas nie opuszczaliśmy tego, bo to ciągle był ten kontakt jakiś, bo tam się koncentrowało życie, to nie w kanale, tylko tam w bunkrze. Tylko żeby móc żyć w ogóle, trzeba było chłodzić się w kanale. I jak wyglądało to nasze życie w oczekiwaniu? Stało się tak, że kiedy bracia wrócili już z działań powstańczych, okazało się, że mieli kontakty jakieś z podziemiem, które działało już po stronie aryjskiej. Prawdopodobnie mieli, bo tam nawet powstał tak zwany włas kontaktowy, bo na razie się nie myślało się o tym, żeby uciekać. Bo tak ciągle nam się zdawało, że nie mamy szans na ucieczkę na stronę aryjską. I tylko, że trzeba tam przetrwać, że to się da przetrwać, tylko żeby było pożywienie, żeby były leki, żeby można było tam. Tak mi się wydaje, bo w tym kierunku szła ta cała praca. I był, nie umiem powiedzieć, gdzie to był, ale właśnie tutaj też ten mój mały ten brat chodził z tymi dorosłymi moimi braćmi do takiego, był punkt kontaktowy, nie wiem, gdzie on był. I tam była taka umowa, że podawano kartkę, tam był dozorca, który przechodził o ściśle określonej godzinie, zabierał i był komunikaty, można się było porozumiewać. Do tego stopnia, że kiedyś, ale już też nie umiem powiedzieć, kiedy to było, w każdym razie to było jakiś może miesiąc, może dwa, czyli może mógł to być już może czerwiec, już było po upadku powstania oczywiście. Była prośba, że już umieramy z głodu, żeby nam jakieś żywność nam coś przynieśli i że w ogóle oczekujemy pomocy, bo to już byli jacyś, to była, ja ciągle nie wiem, kto to był, czy to była organizacja prawdopodobnie żydowska, bo to się, ci ludzie się raczej wywodzili się z tej grupy tych powstańczej, prawda, która ta była taka. I tam druga taka możliwość to była Rada Pomocy Żydom, która też działała w tym czasie, ale nie umiem dojść do tego, kto to był. W każdym razie ten punkt kontaktowy, ten włas, którym się była korespondencja odchodziła. Tam chodzili po kanale i tam zawsze podawał. I któregoś dnia przyszła wiadomość, że w nocy przyjdzie łącznik. I pamiętam wielkie wydarzenie, bo przyszedł łącznik, ale zaraz coś opuściłam, coś bardzo ważnego. Opuściłam to, że, tylko nie wiem w którym momencie to było, były wysłane jak gdyby emisariuszki dwie, bo tam była kobieta z dwiema córkami i one były. I
To były jakieś takie młode dziewczyny, może 18 lat, nie wiem, nie umiem określić, młode dziewczyny. I one zostały, one wyglądały jeszcze całkiem jakoś nieźle, jeśli można powiedzieć. I one wyszły, miały widocznie jakieś adresy, zostały wypuszczone w nocy włazem takim. I one dotarły do takiego punktu kontaktowego, nawiązały kontakt i one już zostały. One już zostały po stronie aryjskiej zaopiekowane. Nie wiem, nie pamiętam jak one się nazywały, nie wiem kto to był. I tam później była mowa o tym, że tak powoli może właśnie uda się pojedynczo tam wyciągnąć ludzi, prawda, z tego getta, z tego kanału, z tego bunkra. I teraz, kiedy któregoś dnia dostaliśmy wiadomość, że przyjdzie łącznik, zejdzie do nas. I rzeczywiście pamiętam wielkie wydarzenie, pamiętam, Józek był, przyszedł z plecakiem, miał plecak na plecach, przyniósł jakieś jedzenie. Chciał się zorientować, jak wygląda nasza sytuacja i jak będzie można wyciągnąć po kolei. Wszystkich się od razu nie da, ale może się uda jakoś tak po trochu wyciągać z tego bunkra. No i wtedy, kiedy to było, nie umiem powiedzieć. To mógł to być już nawet sierpień. W każdym razie stało się to, że Rafał a jak jeszcze było zorganizowane, bo to też ważne, jak było już po upadku powstania, jak było zorganizowane nasze życie w bunkrze. Było tak zorganizowane, że myśmy dzień zamienili na noc, noc na dzień, bo to jednak ten wokół, te gruzy, to one były jednak, to one były jakoś tak zagrożeniem, że gdyby ktoś się kręcił, mógłby nas nakryć. Więc żeby nie było ruchu, że ktoś tam żyje w tych gruzach, to zamieniliśmy dzień na noc, noc na dzień. Poza tym ocalał z tego całego, z tej naszej tych zapasów, ocalał jakiś worek owsa. Nie wiem co jeszcze. Wiem, że było tak, że jeden raz dziennie gotowało się ten owies, który nazywaliśmy zupa plujka. Bo to był taki owies jakby dla koni chyba, bo to on miał te osi takie, ostki były, które trzeba było wypluć, się nie dało tego zjeść, ale jakaś była, prawda, kleik jakiś był z tego i to raz dziennie, nie umiem powiedzieć, czy to było dwa, to był taki reżim bardzo, że to ma starczyć do chwili, kiedy otrzymamy jakąś pomoc. No i widocznie to ono w każdym razie, nie wiem na ile to było, to było bardzo, bardzo niewystarczające i bardzo mało, ale coś tam jednak jakaś porcja dziennie odchodziła. I jak to wracam teraz, że przyszedł ten łącznik i przyniósł jakieś jedzenie. Co to było, to nie wiem, ale stało się tak, że było nierozsądne to jedzenie, jakieś takie potem przy jakimś, prawda, gastryczne, jakieś historie się zaczęły i między innymi mój brat Rafał zachorował bardzo i jego trzeba było zabrać, on potrzebował pomocy lekarskiej. To jest, ja to liczę, że to już nawet był koniec sierpnia, może nawet początek września. I jego zabrali w nocy, przyszli tam pod tym włazem kontaktowym. Zabrali go i wtedy jakoś rozluźniła się rzeczywiście, jak jego nie było, troszeczkę, nie wiem, czy dyscyplina, czy co, w każdym razie było tak, że którejś nocy, wiesz, któregoś dnia chyba, usłyszeliśmy ruch koło naszego bunkra, że coś tam się, to był dzień, że coś się dzieje, że ktoś tam jest i myśmy uciekli wszyscy do kanału. Niestety dwóch moich braci i mąż tej pani w gipsie, co była, poszli zobaczyć, co się dzieje. I to był błąd. Gdyby Rafał był, to na pewno by na to nie pozwolił. Oni zobaczyli, to było dwóch podobno mężczyzn, którzy, no już były, już getto było zimne, już było osudzone, wypalone. Chodzili po gruzach i szukali, może znajdą jakieś skarby mityczne, jakieś bogaci Żydzi na pewno coś tam zakopali. Oni szukali. No i dokopali się do naszego tego bunkra. Myśmy siedzieli w tym czasie w kanale, a oni, bracia moi, wyszli, dwóch braci,
poszło do nich, no i powiedzieli, o co ty siedzicie tego, no to dwóch was jest, a oni mówią, tak, tak, dwóch, nie, to było ten jeszcze ten pan, chyba trzech, i oni, to my wam przyniesiemy chleba. No i się powiedzieli, dobrze, się wyglądali bardzo wiarygodnie chyba, nie wiem, no my nie wychodzimy, ale oni tam to przekazali nam. To wy siedźcie tutaj, nie wychodźcie, my dostaniemy chleb. To była taka naiwna wiara. I myśmy w pewnym momencie usłyszeli strzały. To do nocy doczekaliśmy i w nocy moja bratowa z moją siostrą poszli zobaczyć, co się dzieje. Bunker był splądrowany. Tam nic nie było do zabrania, bo nic nie mieliśmy. Braci, nie, oczywiście śladu po nich nie było i już nie mogliśmy wrócić. I wtedy okazało się, że jedynym mężczyzną, który mógł nami przewodzić, był mój 12-13-letni, ja nazywam 13-letni, bo on był bardzo dojrzały, 13-letni mój brat, który wiedział, gdzie jest punkt kontaktowy. Chodził z braćmi po kanale, wszystko doskonale wiedział jak. Wzięliśmy tylko, bratowa wzięła latarkę elektryczną, nie wiem, czy coś jeszcze zabrali. No i już nie możemy wrócić tam, bo wiadomo, że zostało miejsce spalone, że jest niebezpiecznie, że wiadomo, mogą przyjść szukać. Oni wprawdzie do kanału by nie wchodzili, ale było już, nie było możliwości, żeby tam wrócić. No i ten mój Jehuda prowadzi nas po ten właz kontaktowy. Tam podajemy kartkę, bo o umówionej godzinie to on się stał wtedy tym, prawda, przywódcą. On wiedział, gdzie, on wiedział, o której godzinie. On chodził z nimi, on wszystko wiedział. Podaliśmy kartkę, że bunker spalony, że nie możemy wrócić, że czekamy na pomoc. Nie umiem powiedzieć, jak długo siedzieliśmy tam, czekając na pomoc. Dostaliśmy wiadomość, że dziś w nocy po was przyjdziemy. No i przyszli. Rzeczywiście to była grupa uzbrojonych mężczyzn. I chcą, też nie wiem gdzie to było. To była strona aryjska. Musiało to być nie bardzo daleko od granicy getta, bo myśmy długo tam nie szli przez kanałami. Szliśmy kanałami, ale jak długo, nie umiem powiedzieć. I gdzie to było, nie wiem. I gdzie ten punkt kontaktowy. Podaliśmy tą kartkę, przyjdziemy dziś w nocy, no i proszę sobie wyobrazić, przyszli. Podnoszą ten właz, chcą podnieść właz. Właz jest zalutowany, nie można go podnieść. No i grodza, oni mówią, idźcie do następnego włazu, tylko szybko. I oni określili, jak, gdzie to ma się, no, drugi właz, o którym znowu Jehuda wiedział, gdzie. No i wtedy no, tragedia największa, powiedziałabym, z moich wspomnień, moich przeżyć. No, moi rodzice nie mieli sił wstać. Bo tam pod tym włazem jest takie miejsce suche dla kanalarzy, gdzie pracują kanalarze. Miejsce takie wybetonowane. I tam można było siedzieć, nie wiem jak długo siedzieliśmy, bez wody, bez jedzenia. Kiedy czekaliśmy na tą pomoc i ani mama, ani mój tata nie mieli nawet, nie było możliwości, żeby wstali, żeby się podnieśli. A tam krzyczą szybko, jest noc, jest groza, bo godzina policyjna, gdzie nie wolno się poruszać po mieście, patrole niemieckie przejeżdżają, no i wszyscy zagrożeni są. To była duża grupa, jak pamiętam, uzbrojonych mężczyzn. No i wtedy moja siostra, ona miała wtedy 20, może 21, nie wiem, dla mnie to była dorosła już, postanowiła zostać z rodzicami. Została też tam ta kobieta w gipsie, nie miała zupełnie siły się poruszać. No i pamiętam, że moja mama, bo ja zaczęłam płakać chyba, nie wiem czy płakałam, ale w każdym razie, że ja nie pójdę bez mamy. I mama powiedziała, idź, tam jest Rafał, on nam pomoże, on nas nie zostawi, idź, ty masz iść.
No ja nie przypuszczałam, że ja już więcej rodziców nie zobaczę. I to bo jak jakoś tak traktuję to jako testament mojej mamy, masz iść. Tak jakby wysłała mnie, że mam żyć. Nie wiem, to może tak trochę sobie może za dużo wyobrażam, ale tak to rozumiem. Siostra moja, która miała 20 lat, 20, może 2. Mogła żyć, była młoda. I ona wybrała, decyzję podjęła, że zostaje. Nie chciała zostawić rodziców. No a ja poszłam. To jest takie dla mnie bardzo trudny taki moment. Nie wiem, na ile sobie zdawałam sprawę z tego, co robię. Nie wiem, czy posłuchałam głosu mojej mamy. Ale poszłam. I było nas już bardzo mało. Jehuda prowadził, była moja bratowa i ja. Jeszcze było małżeństwo starsze, którzy mieli syna po stronie aryjskiej i wiedzieli, że ten syn na nich czeka. I to właściwie więcej nie pamiętam nikogo z tej grupy. I doszliśmy do. Okazało się, że te kanały są bardzo różne. Myśmy z małego kanału, bo to była jakaś wąska uliczka, doszliśmy do kanału burzowego i trzeba było sforsować róg. I okazało się, że miejsce, do którego szliśmy, było pod prąd. Trzeba było przejść, a prąd był w przeciwnym kierunku. I kiedy Jehuda postawił nogę, żeby sforsować to skrzyżowanie, że tak powiem, prąd go porwał. No ja mówię, że stał się cud, bo najpierw latarka zgasła mu na piersiach, w tym momencie zapaliła się i krzyknął, ja żyję. Prawdopodobnie zatrzymał się na śluzie, ale topił się w tym kanale. I on już miał drogę pod prąd wprawdzie, ale prostą, dotarł do miejsca tego, gdzie czekali na nas. Ten drugi właz kontaktowy, drugi już. I tam powiedział, musi zejść po wszystkich, dlatego że nie mamy szans przejścia tego rogu, tego sforsowania, tego skrzyżowania. I oni zeszli. I też pamiętam, że wtedy wołaliśmy, że tam zostali rodzice, została moja siostra. Powiedzieli, wszyscy zginiemy, nie ma szans. Ale idziemy i to prędko. I wiem, że nas wynieśli i w ten sposób znalazłam się po stronie aryjskiej. No, trudno nawet powiedzieć, czy nie byliśmy podobni do ludzi. Takie nieraz pokazują, ja tego oczywiście nie mam żadnego zdjęcia z tego okresu, ale jak pokazują ludzi w ostatnim takim w stadium, powiedzmy z Oświęcimia, to tak prawdopodobnie wyglądaliśmy. I tam się zaczęło moje życie. Nowy rozdział, strona aryjska. Mam pytanie o strach. O to, czy pani się wtedy w getcie i w tym bunkrze pod spodem właśnie bała? No i czy bała się pani po stronie aryjskiej? Czy są jakieś takie dwa różne strachy? Zupełnie inne. Zupełnie, ja powiem tyle, że ja w bunkrze, to ja się nie bałam. Nie miałam tego poczucia, to wiedziałam, miałam poczucie zagrożenia, ale to zagrożenia, że w ogóle, że umieramy. Że nas, ale byłam z rodziną, byłam. To nie pamiętam takiego napięcia, strachu, że coś, prawda, jakiegoś takiego, to ja nie umiem nawet tego wyrazić. To było takie, raczej nawet powiedziałam, pogodzenie. To było takie wyciszone wszystko, w tym, jak siedziałam w tym bunkrze. Było zagrożenia, to nas tam się zawali, to nas otrują, to nie tego, ale to, że coś się stanie, że może się stać. To był też strach, ale to był innego rodzaju strach. On nie był paraliżujący. To był taki, nie umiem tego też określić, to był taki strach o. No, o tyle, ile człowiek się boi ostateczności, boi się tego, że coś go
spotka złego, ale to było takie nieokreślone. Bo tak nie to, że ktoś mnie zastrzeli, czy ktoś mnie będzie bił, czy ktoś mnie będzie... To mi nie groziło wtedy. Groziło mi tak, o takie powolne umieranie, którego sobie też nie bardzo, bo to było takie śpiące właściwie. To było ten pobyt tam w tym bunkrze, to była taka wegetacja, takie, ja myślę takim, że nawet głód, który później przestał być głodem, stało się czymś normalnym, bo już później no już nawet nie czujesz tego, że jesteś tak jakiś bardzo głodny, bo to jest słabość. I ta słabość powoduje, że człowiek się jakoś izoluje od rzeczywistości. Jak ja to tak odbieram teraz z perspektywy, bo trudno mi powiedzieć. I to jest nieporównywalne ze strachem moim i z moim uciekaniem i kryciem się. Ja tam się nie kryłam. Ja byłam jedną, prawda, w bunkrze. Jedną z uczestników, prawda. Nie miałam się przed kim kryć, tylko wiedziałam, że to jestem skazana na głód. No powiedzmy, czy ja sobie wyobrażałam śmierć. Samo pojęcie śmierci. Nie wiem. Ale to było straszne, ale to była taki... Byłam wyciszona. Jak gdyby pogodzona. Bez energii. Bez pomysłu na walkę, bo nie walczyłam o to, żeby zmienić. Nie byłam w stanie, nie wiedziałam, nie myślałam o tym. Ja ciągle byłam z dorosłymi, którzy za mnie decydowali. Którzy o wszystkim myśleli i robili wszystko, żeby mnie jakoś chronić. Bo mam jednak dzieckiem chronionym jednak. Ja sobie z tego nie zdawałam sprawy. Było źle, było mi źle, bo byłam, ale miałam jeszcze, miałam tą mamę, miałam siostrę, miałam rodzinę. To była różnica. Po stronie aryjskiej natomiast to była zupełnie inna sprawa. Czułam się jak ścigane zwierzątko. Ciągle byłam zagrożona. Przecież ja byłam kilka miesięcy do powstania warszawskiego, od chwili wyjścia, prawda, z getta, czyli od niecały rok, bo tam najpierw tam po wyjściu z getta to ja w ogóle byłam niepodobna też do ludzi, trzeba było jakoś odkarmić, odżywić i doprowadzić do jakiego stanu, żebym wyglądała jak dziecko. Już później już nie byłam głodna. Już nie miałam, już byłam ubrana, już mi było ciepło, już mi było właściwie od strony fizycznej, byłam zabezpieczona. Niczego, można powiedzieć, niczego mi nie brakowało, oprócz tego, że byłam zagrożona śmiercią przez otoczenie. I to jest ta różnica, że tam czułam skurcz strachu, kiedy na przykład ktoś zapukał do drzwi, gdzie byłam. Prawda? Ja to czułam, że może mi coś grozić. Czułam wtedy, kiedy musiałam się schować prędko, to wtedy bałam się. Wtedy to był strach. To było zagrożenie. I też no, z wstydem muszę przyznać, że ja nic nie robiłam, żeby zmienić sytuację. Ja ciągle byłam jakimś, no ktoś kierował mną, ktoś koło mnie był. Bo jak mam, wie pani, jestem w tej stowarzyszeniu moim, gdzie te dzieci miały bardzo różne, te były dzieci, bardzo różne losy i wszędzie przewija się taki moment, taki fakt, że te dzieci walczyły, że te dzieci coś robiły, żeby ocalić siebie, nieraz nawet bliskich, czego nie mogę niestety o sobie powiedzieć. Zawsze koło mnie był ktoś dorosły, ktoś kto był przy mnie. Także ja nie byłam, ani nie prosiłam o chleb, ani, chociaż wiem, że tak było, że brzące dzieci. Że mnie to nie dotyczyło, ale jak pani pyta, jaka różnica w strachu, tutaj jest getto, bunker, a to zupełnie był inny wymiar. Po stronie aryjskiej się autentycznie bałam, jakbym szukała, kto mnie chce zabić. Czułam, że jestem kimś, prawda, komu grozi w każdej chwili coś złego. Może pani przywołać jedną taką sytuację zagrożenia po stronie aryjskiej?
zagrożenia. Zagrożenia, które spowodowało, że się pani bardzo bała. No bałam się bardzo. Jeden raz mi się przydarzyło, że właśnie spaliło się, to się mówiło tak w żargonie, że spaliło się mieszkanie i trzeba było natychmiast wyjść, natychmiast opuścić, bo to groziła rewizja gestapo. Ale tam nie wiem, to ma organizacja, muszę powiedzieć, nie, ciągle nie wiem, kto to był. To był moment, kiedy ktoś przychodził, brał za rękę i przeprowadzał. Ale ta pani się bała jakoś iść ze mną, powiedziała, ty idź za mną, ja będę szła, ty idziesz za mną. Gdzieś mnie miała zaprowadzić. I wtedy na ulicy, to było na ulicy Dolnej, pamiętam dobrze, grupa dzieci bawiła się na ulicy i zaczęli wołać, patrzcie, Żydówa, Żydówa. Ja nie wiedziałam, tak zbaraniałam zupełnie jakoś zelektryzowana i nie wiem, co robić, czy iść do przodu, czy iść do tyłu. I ta kobieta wróciła i wtedy noc przesiedziałam w jakiejś piwnicy na węglu, całą noc, dopiero na drugi dzień przyszła, zabandażowała mi głowę, także jedną szparkę dostałam. Wtedy pamiętam się zwierzęcy strach, prawda, że ktoś mnie rozpoznał, że ktoś mnie tego... No i takie to były, takie momenty, kiedy trzeba było uciekać, kiedy trzeba było zmieniać, kiedy była na przykład na tej Mokotowskiej, kiedy tam walili do drzwi i wiadomo było, że może wyłamią, może wejdą. Więc to są takie te momenty, takie to był strach fizyczny, który paraliżował. No tak to mogę powiedzieć. Ale przestałam się zupełnie dziwnie bać, jak wybuchło Powstanie Warszawskie. Bo wtedy widziałam ten rozgaryż, wszyscy biegli do piwnicy, wszyscy już i cały tam ten dom, w którym mieszkaliśmy, to tam już nie było. Każdy miał, to już była jedna i wszyscy byli jednakowo zagrożeni. Ale ten taki strach, który to był zupełnie nieporównywalny strach. Bo tamten był strach taki... To był nie strach, tam to była taka męka, to było takie umęczenie. No, mogłam umrzeć, tylko umrzeć, ale tutaj to jeszcze się bałam, konsekwencji, jak mnie złapią, prawda? Bo się słyszało, że jakimś prawda, męczeniu, jakimś biciu, jakimś takim torturowaniu, to się dochodziły jakieś. Może się tego. A poza tym no, czułam się jednak osamotniona bardzo. Mimo wszystko, bo to bratowa no, bardzo była ze mną do końca, ale już nikogo nie było. A tak krótko jeszcze był Rafał, który był dla mnie wszystkim. Kiedy został mi ostatni mój brat, kiedy już po śmierci Jehudy, jest jedyny. I on był dla mnie wszystkim. On był dla mnie przede wszystkim bohaterem mojego życia. On był tak, jak uważałam, że on wszystko może. On jest cudotwórcą, on jest taki dzielny, on był bratem, siostrą, ojcem, matką, wszystkim był. I on był dla mnie wtedy, bo on taki, to była duża różnica, to był brat, on miał wtedy jakieś 27 lat, tak jak ja oceniam. A ja byłam przecież dziewczynką małą i pamiętam, ja tak jak... Taki moment pamiętam, jak szliśmy, to znowu tak nie po kolei, ale muszę o tym powiedzieć. Jak nas nakryli na tej Mokotowskiej i trzeba było szybko uciekać, to był prawdopodobnie grudzień, nie wiem, czy to nie było okolice Bożego Narodzenia albo Nowego Roku. Myśmy uciekali stamtąd i szliśmy, pamiętam, że była zima, byliśmy źle ubrani, bo w jakichś pepegach, jakieś coś na nogach. I szliśmy pieszo z Mokotowskiej na Podwale. Był wieczór, oświetlone, pięknie Warszawa była oświetlona. Ja trzymałam go za rękę, a on w drugim tym trzymał rękę w kieszeni, gdzie był rewolwer. I tak żeśmy szli, i on mnie trzymał za rękę, prowadził tą dziewczynkę, żeśmy przeszli tą gwarną, piękną Warszawą, okupacyjną, ale nie mniej. Prawda, to była zima, był grudzień i pamiętam ta moja ufność w niego, to było dla mnie no wielka sprawa i właśnie no, też tak przypominam sobie, bo to były ostatnie dni, kiedy widzieliśmy się
I tam na podwalu to była taka kawalerka, tam pani mieszkała, taka starsza pani. I ona nas weszła, dużo ludzi nas tam było. I powiem, no spaliśmy na podłodze, jakoś tak, bo trzeba było znaleźć dla nas miejsce, bo to było spalone, trzeba było szybko znaleźć jakieś miejsce ukrycia. I pamiętam, jak spałam koło niego i tak głowę kładłam mu na piersiach i tak się czułam przy nim bezpiecznie. I to trwało bardzo krótko. Pamiętam, może to jest głupie, co powiem, miałam sen wtedy. I on mi się śnił, że on ginie. Że on poszedł gdzieś tam, prawda, był na jakiejś akcji i że jego zabijają. I ja mu to mówię rano. A on mi, co ty bierzesz takie głupie rzeczy? I ja się dowiaduję później, że on jest właśnie, że nas rozdzielają, bo jest niebezpiecznie, żeby był on kobiety, bo on miał już tę akcję jakąś, on miał te już zadania jakieś tam, nie wiem, swoje partyjne czy tam jakieś, gdzie był. I ja z bratową nas przenieśli w inne miejsca, on wrócił na tą Mokotowską, gdzie zresztą zginął. Rafał wrócił na tą Mokotowską jeden, gdzie zaczął już przygotować. Tam był już, to był już początek 1944 roku, były już taka przymiarki do Powstania Warszawskiego. I on się okazał jakąś znawcą kanałów, znawcą budowania takiego bunkrów, tego wszystkiego. On był, no już był jakimś takim, no, uważany za specjalistę w tym swoim grupie swojej ludzi. Znowu, nie wiem, bo mówiłam o tym, prawda, że nawet Antek Cukierman przyszedł kiedyś i właśnie od niego dostał broń. Coś przygotowywali. On dostał do pomocy takiego młodego chłopaka Zygmusia, który też chłopak Żyd, który się ukrywał i tam sam był. Jego do pomocy jakoś. Co oni tam mieli robić, to nie wiem. No w każdym razie to były jakieś takie pomysły na budowanie, jakieś przejść do kanałami. Bo on był, no, tym zdawcą kanałów. I mieszkał na tej Mokotowskiej, to była taka piwnica domu wypalonego w 1939 roku, ale bardzo dobra, suteryny były w bardzo dobrym stanie. I tam Rafał był z tym właśnie Zygmusiem i nim się opiekował dozorca, to bo musiał być tym łącznikiem, bo on sam nie wychodził nigdzie. Pan Gorchowski się nazywał. I do tego starszego pana Gorchowskiego przychodził często syn. Ja tego syna poznałam. Przed nim się nikt nie ukrywał, bo wiadomo było, że jeżeli ojciec zajmuje się taką straszną rzeczą jak pomoc Żydom, no to wiadomo, że on jest, to jest jego ojciec, to że jest to człowiek zaufany. I tam nawet do brata przychodzili różni ludzie z organizacji i on niestety poznawał tych ludzi. Nie było przed nim, jakoś nikt się przed nim nie ukrywał. Ale właśnie w lutym, to już luty 44, i ten właśnie młody człowiek, Kazimierz Grochowski, przyprowadza gestapo na tą Mokotowską 1 i gestapo zabiera Rafała i zabiera też tego pana Grochowskiego. I obydwaj zostali na Walei Szucha zgładzeni. I ten syn, wiem, że na niego był wyrok śmierci, który został, nie udał się, wyrok śmierci podziemia. A później znalazłam taką notatkę w takim biuletynie historycznym, że Kazimierz Grochowski był konfidentem niemieckim, wydał wielu Polaków i Żydów. Więc on się wkręcił, on później była straszna była historia, bo on wielu ludzi poznał tam właśnie na tej Mokotowskiej, którzy przychodzili do mojego brata, tam były jakieś spotkania. I tam musieli wszyscy wiele osób i szukali jeszcze nas. Wiadomo było, że my żyjemy. Wiem, że właśnie były takie przecieki, że brata bardzo bili, żeby gdzie my jesteśmy, to znaczy ja i moja bratowa. No, oczywiście nie wydał. Także, no i to już był luty 44, to też miał szansę na przeżycie, no. Nie Jak udało się. Pani ocenia takie zachowania
no właśnie Polaków wydających, Żydów, innych Polaków. No to są, to, ten to akurat jest nie, to nie jest człowiek, którym można by było brać jako, jako w ogóle, jako, jako przykład, czy jakoś w ogóle, to był jakiś zwyrodnialec, jeżeli musiał wiedzieć, że za pomoc udzielana Żydom jest kara śmierci. I człowiek, który, no nie wiem, czym się kierował, czy to jakimś, zupełnie tego nie rozumiem, czy, bo tam nie było motywów materialnych. Mogły być motywy jakieś, może pan słyszałam, że mój brat mu powiedział, żeby tak się nie kręcił, bo tam była ta Mokotowa, była dzielnica niemiecka. Tam dużo Niemców mieszkało. A on sobie przychodził, kiedy chciał tamtego, i zwrócił mu kiedyś uwagę, że to jest niebezpiecznie, że, bo to jest piwnica niezamieszkana, więc że on sprowadza jakieś, prawda, zagrożenie. Czy się pokłócili, czy to czym się kierował, bo musiał wiedzieć, że ojciec jego będzie skazany za pomoc udzielona Żydom. Czym się ten człowiek kierował, nie wiem, bo w tym wypadku to nie była, to albo zemsta za to, że mu brat zwrócił uwagę, ale okazało się, że to był po prostu łobuz. Po prostu zwyczajny, zwyczajny łobuz. Co on, czy on ze względu, bo są różne były motywy wydawania, były, często to były niechęć, często była zazdrość, często to była po prostu sprawy materialne. Więc tutaj trudno powiedzieć, jak się ocenia. Zależy czym się, bo to o ile to zawsze jest tak, ludzie tak to mają niestety, że jeden jest bohaterem, drugi jest szubrawcem, prawda? Że są te skrajności w każdym otoczeniu, w każdym powiedzmy, w każdym pokoleniu są takie osoby, które poświęcają własne życie, żeby kogoś uratować, a drugi z różnych względów, nienawiści, przesądów, materialne, jak to oceniać? Ocenia się, no, tak jak na to zasługują. To jest, bo o tyle właśnie, o ile trzeba hołd dla tych, którzy pomagali, o tyle ocenić to prawidłowo, że to było podłe, to było... Wspominała pani o głodzie w getcie, o w zasadzie czasami ekstremalnym głodzie, a czy był taki moment, kiedy pani finalnie się najadła? Czy jak to wyglądało? Znowu gdzieś pomiędzy gettem a stroną aryjską? Nie. Głód był permanentny, był ciągły. Nawet jeszcze, nie mówiąc o tym w okresie przed pójściem do bunkra, jeszcze powiedzmy, kiedy żyłam nie pod ziemią, tylko na ziemi, to było cały czas, było. Oczywiście ten głód nie był tak dominujący, jak był w bunkrze, zwłaszcza po powstaniu. Cały czas były te ograniczenia, cały czas, jeśli chodzi o czas, który przeżywaliśmy w getcie. Z tym, że może też nieporównywalnie lepiej miałam niż inne dzieci, bo ciągle byli ci dorośli, którzy jakoś w czymś pracowali, zdobywali, jakieś były. Oczywiście, że to głód był powszechny, głód był wszechogarniający, można powiedzieć, ale nawet można się do tego przyzwyczaić. Człowiek tylko słabnie. I nawet ten głód przestaje, człowiek się przyzwyczaja, bo to jest, jedzenie jest pewnym nawykiem, prawda? Przychodzi godzina karmienia, jak to się mówi, to nawet teraz, jak to się człowiek odczuwa głód. A tam było ciągle, prawda, niedożywienie, ale to można było z tym żyć. Jeśli chodzi o głód w bunkrze, to już był taki, on był jednocześnie, łączył się z takim oderwaniem psychicznym od życia. I gdzieś człowiek zaczyna, ja pamiętam, że właśnie żyłam w jakichś marzeniach, na przykład się wyobrażałam sobie, że mam chleb, że gryzę ten chleb i smakuję go. I tak go przewracałam w ustach i tak sobie przypominałam, jaki to ma smak ten chleb. Bo tego chleba od chwili, prawda, kilka miesięcy no, na oczy nie widziałam i nie smakowałam go. Przypominałam sobie. I to był głód, który paraliżował jednocześnie, osłabiał,
Ale to może było to, że osłabiał, to może było dobrze, bo to było mniej cierpiało się wtedy. Ale to było bardzo złe uczucie. Natomiast jeśli chodzi, kiedy ja nie pamiętam tego najedzenia się, bo po wyjściu już z getta, po stronie aryjskiej, oczywiście lekarz zalecił ściśle, prawda, dietę. Nie można było jeść właśnie, bo to, co zrobił Rafał wtedy, że zachorował, nie wiem, czy to nie było właśnie to, że zjadł coś wtedy, co, jak byliśmy w tym bunkrze. I on wtedy przyszła, ten łącznik przyniósł jakieś jedzenie. I coś po tym wizycie tego łącznika i przyniesieniu jakiegoś jedzenia, mój brat zachorował. Bo to bardzo lekarze na to zwracali uwagę, że bardzo ostrożnie, bardzo pomalutku oswajać, powiedzmy, ten głód. I to później już po stronie aryjskiej ja już głodu nie zaznałam. Już byłam nakarmiona, już miałam ten. To też to pamiętam, że to było w granicach rozsądku. To nie było takie, że rzuciłam się na jakieś jedzenie, ktoś kierował tym. A później to już nie było ograniczenia takiego. Później po stronie aryjskiej nie byłam głodna. Nie pamiętam w każdym razie głodu. A tam to był taki głód, to był tak powszechny, że to się marzyło o jakimś, prawda. Nie pamiętam smaków żadnych. Dla mnie to ta zupa plujka, to była zupa plujka, ale czy ona czymś smakowała, nie wiem, czy ona była solona, czy tego to nie wiem. A o czym pani marzyła? No marzyłam, właśnie wyobrażałam sobie, że jem. Wyobrażałam sobie, że głupie takie było marzenie dziecka, że walczę, że jestem jakimś bohaterem. To sobie wyobrażałam. Że różne bajki mi się, prawda, przypominały o rycerzach, że walczę z Niemcami, że takie były, takie majaki, powiedzmy. No i takie, często byłam w półśnie, w półmarzenie. Trudno mi tak teraz to zebrać, jakoś tak rozsądnie przekazać. Ile osób z pani rodziny przeżyło? Z całej mojej rodziny, tej najbliższej rodziny, przeżyłam tylko ja. Przeżył jeszcze brat ojca, ale to w Rosji. Ale z mojej rodziny, z mojej najbliższej, powiedzmy, rodzeństwo, rodzice, to tylko ja przeżyłam. No wymienię może dla zapamiętania, dla uczczenia pamięci mojej rodziny. Moja mama Cyrla z domu Bzura, tata Józef Lejzor, najstarszy mój brat Izak, drugi Boruch, trzeci Szaja, czwarty Chaim, piąty Jehuda, szóstego zgubiłam, Rafał oczywiście, najważniejszy, nie zgubiłam go. Chciałam kolejno. Moja siostra Perla i ja Hena. Wszyscy zginęli w różnym okresie wojny, nie przeżyli. Nie mają grobów, nie mają miejsca spoczynku. A ja przeżyłam, żeby świadczyć o tym, co było. Żeby pamięć o nich została. Chodzę na spotkania z młodzieżą i przekazuję pamięć o mojej rodzinie. Na początku, kiedy zaczęłam spotykać się z młodzieżą, było mi bardzo trudno, miałam noce nieprzespane. W pewnym momencie sobie uświadomiłam, że ja, mówiąc o moich rodzicach, o moich rodzeństwie, o moim wspaniałym bracie Rafale, to ja im stawiam pomnik. Oni wtedy żyją, żyją w mojej pamięci, ja ich widzę. A dopóki żyją, dopóki mówi się o nich, to oni żyją. I to jest dla mnie bardzo ważne. Stało się, ja przestałam mieć
jakieś noce bezsenne. Uznałam, że to, co robię, jest słuszne i że to jest potrzebne. Ja to robię po prostu. Jest to, mnie jest to potrzebne. Mnie. Bo ja mam wtedy rodzinę. Bo zostałam sama przecież. Nikogo, nikt nie ocalał. No i tyle. Jestem po prostu. Ale muszę jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Mam też takie poczucie, że ja nie opłakałam mojej rodziny. Ja nie mam łez. Ja nigdy nie płakałam. Nie pamiętam nawet, żebym w czasie wojny płakała. Żebym w czasie, kiedy byłam. Nie pamiętam, kiedy dochodziła do mnie wiadomość, że ten już nie żyje, że słyszałam, prawda, że Rafał został stracony. Ja nie płakałam. Nie wiem dlaczego, ale to była jakaś blokada, która trwa do dnia dzisiejszego. W ogóle nie mam łez. Ale może te łzy może nie są potrzebne, ale moja pamięć jest. Moja pamięć jest bardzo mocna. I uważam, że właśnie to, że bardzo często nieraz nie ma miesiąca, żebym nie spotkała się z jakąś grupą. W tym miesiącu to już 4 razy byłam na spotkaniach z młodzieżą. Oni wtedy żyją, ja im stawiam pomnik. To tyle, aż tyle. A czy poza tym pamięcią i stawianiem pomnika, czy jest jeszcze coś, co jest istotne w tym, że pani opowiada tę historię, na przykład dla tych słuchaczy, dla tej młodzieży? No, jest to przede wszystkim przekaz dla przyszłości, że no, ja sobie w ogóle wyobrażałam, kiedy wojna się skończyła, że to była taka nauczka dla świata i że się nigdy to nigdy nie powtórzy, że żadnemu dziecku na świecie nie powinno się to było przydarzyć. To, co mnie się przydarzyło, samotność, sieroctwo, utrata wszystkich bliskich, bez żadnej winy, bez niczego, dlaczego? Zadawać sobie pytanie, dlaczego to się stało? I to pytanie okazuje się, trzeba sobie zadawać, bo ciągle na świecie powtarzają się historie okrucieństwa, wojny, prześladowania ze względów rasowych, ze względów jakichś, prawda, no, różnych. Że ty masz żyć, a ty masz nie żyć, bo komuś się to nie podoba. No i o tym trzeba też właśnie, to jest to przesłanie, żeby wyzbywać się rasizmu jakiegoś, prawda, i bo to jest każdy człowiek, każde dziecko, każdy człowiek ma prawo do życia, do bycia, że nie można dzielić ludzi na rasę, na wyznanie, na narodowość. No to tylko, to tyle, aż tyle, ale chyba to jest bardzo ważne, jest to moje przesłanie dla młodych ludzi, do których mówię, bo to nie jest, to musi mieć sens, bo to, ta młodzież musi z czymś wyjść z takiego spotkania. Nie tylko to, żeby się roztkliwiać, prawda, nad losem jakiejś małej dziewczynki, która przeżyła, bo to można w różny sposób, ale chodzi o to, żeby to coś dało, żeby to coś jakiś prawda, przekaz. Przesłanie dla tych młodych ludzi, którzy kiedyś będą dorosłymi, będą może o czymś decydować. No i myślę, że tak.